Moi drodzy, witam serdecznie wszystkich zebranych, ale pozwólcie, że w pierwszej kolejności przywitam ambasadorów gminy Zakrzówek, przyjaciół naszej gminy Zakrzówek, którzy chcieliby dzisiaj porozmawiać z Państwem, przedstawić możliwości, które są przed gminą Zakrzówek i opowiedzieć o tym, jak udało się współpracować w tych ostatnich 4 latach. Pozwólcie, przywitam w pierwszej kolejności wojewodę lubelskiego, pana Wojciecha Wilka. Witam serdecznie pana starostę Kraśnickiego, Andrzeja Maja. Witam dyrektora szpitala powiatowego w Kraśniku, pana Marka Kosa. Już za chwilę dojadą do nas przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego i Parlamentu Europejskiego. Też pozwolę sobie ich przywitać. Drodzy Państwo, spotkanie ma charakter podsumowujący. Chciałem, żebyśmy wspólnie porozmawiali o wyzwaniach, które stoją przed naszą gminą, naszą małą ojczyzną. Porozmawiali o tym, co udało się zrobić, jakie są problemy na terenie naszej gminy, ale również chciałbym, żeby nasi goście zabrali głos, mogli odpowiedzieć na wasze pytania, na wasze uwagi, abyśmy wspólnie wypracowali kompromis istotny dla rozwoju naszej małej ojczyzny. Pomyśleli bardziej o tym, co nas łączy, niż dzieli. Pomyśleli o tym, co możemy zbudować, aby nie rujnować tego, co udało się zrobić. Pomyśleć o tym, jak informować mieszkańców, aby ich nie karać i o tym, aby zawsze interes społeczny, to, co ważne dla naszej małej ojczyzny, potrafić postawić ponad podziałem partyjnym. Jest to ciężka sztuka, ale wójt sam nie zrobi tego bez waszej pomocy, moi drodzy. To w was tkwi siła, w mieszkańcach gminy Zakrzówek. To wspólnie, to my razem możemy zmienić oblicze naszej małej ojczyzny. To my sprawimy, że rozbudujemy infrastrukturę. To my wspólnymi siłami spowodujemy, że jesteśmy w stanie zadbać o nasze placówki oświatowe, o nasze szkoły. Wspólnymi siłami. Jeżeli braknie tych sił, pamiętajmy o tym, że mamy wsparcie w naszych gościach. Gmina Zakrzówek, jeżeli nie ma włodarza, który nie ma osób, które będą wspierały tę gminę, niewiele osiągnie. Wtedy, kiedy razem pojedziemy, razem porozmawiamy, dzięki tym osobom możemy zadbać o to, co istotne. O drogę powiatową, stąd starosta. O drogę wojewódzką, stąd wojewoda. O sprawy ważne dla oświaty, stąd osoba kuratora oświaty. O sprawy ważne na rzecz rozwoju naszej gminy w dziedzinie zdrowia, oświaty bądź innej struktury, wszędzie musimy udać się o pomoc, poprosić o ją. Inaczej nie uda się nic dla tej gminy zrobić. Pozwólcie, drodzy Państwo, że w bardzo szybkim skrócie telegraficznym przedstawię Państwu to, co udało się w tych kilku latach ostatnich dla naszej gminy zrobić. Drodzy Państwo, dziedzina sportowa, z której również korzystają mieszkańcy naszej gminy, ale także młodzież i dzieci z placówek oświatowych. Boisko wielofunkcyjne w Zakrzówku. Duży projekt, z którego korzystają, jak powiedziałem wcześniej, wszyscy mieszkańcy naszej gminy, bo boisko ma charakter ogólnie dostępny. Po prawej stronie macie stan przed. Po lewej stronie stan po. Ciekawie zapełniona przestrzeń, inwestycja zgłoszona do jednej z najlepszych na terenie powiatu kraśnickiego otrzymała szczególny laur. Korzystają dzieci, młodzież z obydwu szkół, zespołu szkół w Zakrzówku i zespołu szkół numer 1 w Zakrzówku, szkoła powiatowa. Współkorzystamy z tego obiektu. Pozwólcie dalej, boisko w Sylowie. Stan przed, stan po. Powierzchnia naturalna i poliuretanowa. Boisko dla dzieci, młodzieży i wszystkich osób z terenu miejscowości Sulów, Góry i Ościennych. Ciekawa inwestycja również. Wszystko ze środków europejskich, z przewagą dotacji. Gdyby nie te osoby, drodzy Państwo, które tu stoją, mamy pana marszałka Krzysztofa Hetmana, wówczas jeszcze pana starostę Maja, pana Henryka Dudziaka, i osoby z naszej gminy i sołectwa Sulów, nie udałoby się tego boiska otworzyć i zrobić. Duże wsparcie także jest zaangażowanie wsi Sulów,
gdyż powiem Państwu, jest to inwestycja, gdzie na projekt składała się cała wieś. Projekt był sfinansowany przez mieszkańców sołectwa Sulów. Był to ewenement. Bardzo potrzebna i ciekawa inwestycja. Są na miejscu sołtysi Sulowa i Gór, za co bardzo im dziękuję. W małej dygresji powiem Państwu jeszcze, że dzisiaj na sali mamy sołtysów, radnych, przedsiębiorców, mamy także nauczycieli, dyrektorów szkół, mamy całą grupę społeczną. W myśl zasady, że w jedności siła. Gdy nie będziemy razem mówili jednym głosem, nie osiągniemy tego wszystkiego, co udało się osiągnąć w ciągu tych 4 lat. Kultura, drodzy Państwo, ten dom kultury. Zastaliśmy go w 11 roku o pustych ścianach, z brakiem możliwości korzystania, z brakiem możliwości czerpania dochodów z działalności gospodarczej. Dzięki naszym ambasadorom, dzięki panu wojewodzie, panu staroście, panom posłankom i posłom udało się te sale wyposażyć. Stąd scena, mikrofony, sprzęt audiowizualny. Dotacja 150 tysięcy złotych. Wkład własny około 25-30 tysięcy złotych. Duża przewaga dotacji, ale korzystają z tej sali, z tego obiektu wszyscy. Dzieci, młodzież, osoby starsze. Organizowane są tutaj wesela, chrzciny, komunie, a także stypy. Służy to wszystkim. Gdyby nie te działania i ten sprzęt, to stałoby puste. Udało się, marszałek Hetman w 2011 roku podjął indywidualną decyzję dla gminy Zakrzówek i pozwolił nam czerpać dochody z tej działalności. Wyliczyliśmy wskaźniki NPV i udało się czerpać dochody. A w 2010 roku otrzymałem ten obiekt z bagażem 7-letniego zakazu czerpania działalności gospodarczej. To jest ważny element. Drugi element to ludzie. Pani dyrektor i zespół, ten obiekt dobrze, ciekawie prosperuje. Scena i sprzęt audiowizualny i elektroniczny. Biblioteka publiczna. Również dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, też na sali obecnej. 155 tysięcy wartość projektu, 116 dotacja, znaczna przewaga, 38 tysięcy tylko wkład własny. Ale spójrzmy, co udało się zrobić. Wyposażenie biblioteki, sprzęt komputerowy, schodoła dla osób i dzieci niepełnosprawnych, a i takich mamy na terenie naszej gminy. Księgozbiór ogromny, dotacja Ministerstwo Kultury, zaangażowanie naszych przyjaciół, naszych kolegów, ambasadorów naszej gminy. 2 wiejskie świetlice, obydwie poświęcone, w tym jedna już jest użytkowana. Spójrzmy, jak to wygląda. Stan przed, stan po, Majdan Grabina. Dotacja na poziomie 75%. Gmina otrzymała zwrot VAT-u. Radość mieszkańców naprawdę przeogromna. Osobiście tutaj byłem na ostatnim poświęceniu w Majdanie Grabinie, zaangażowanych około 150 ludzi. To jest radość. Pierwsza świetlica. Druga, Rudnik Pierwszy. Mamy zespół Rudniczaki, są na sali, także jest ten obiekt dobrze wykorzystany. Czy mieszkańcy są zadowoleni, pani Reno? Bardzo zadowoleni. Drodzy Państwo, to wszystko chcemy zrobić dla mieszkańców. To jest 75% dotacji, zwrot VAT-u. Wkład gminy jest niewielki, ale to służy Wam. Te obiekty, te remizy były budowane w czynie społecznym przez Państwa rodziców, dziadków, ojców. Udało się je wykorzystać. Gospodarza poznaje się po tym, jak dba o obiekty, jakie ma gospodarstwo, jakie ma obejście. Musimy dbać o te stare budynki. Pozwólcie dalej. Oświata. 4 projekty, w których wsparł nas kurator oświaty, to Krzysztof Babisz. 157 tysięcy wartość projektu, w całości dofinansowane, w 100%. Bez udziału finansowego gminy Zakrzówek. Z tych środków udało się zakupić wyposażenie, zorganizować zajęcia lekcyjne dla dzieci i młodzieży. Drugi projekt, Zwiedzą Świat. Niecałe 500 tysięcy wartość projektu, w całości dofinansowany. Bez wkładu własnego gminy, bez pożyczek, bez kredytów. To jest ważna informacja. Cała pula środków przeszła na szkoły. Z tych środków dzieci pojechały do Centrum Nauki i
Kopernika, tak w Warszawie. Z tych środków, mamy tu szkołę w Majdanie, kupiliśmy sprzęt audiowizualny, komputerowy. Korzystają z tego dzieci. Osobiście odwiedzałem lekcje na Majdanie języka polskiego i warsztaty dziennikarskie. Mikroskopy, sprzęt dydaktyczny, także tu służący do zabawy tych dzieci. Przedszkolny zakrzówek, ogromny projekt. Także wsparcie lubelskiego kuratora oświaty i pana wojewody Wilka udało się pozyskać środki w wysokości 463 tysiące złotych. Spójrzcie, wkład własny 81 tysięcy. Znaczna przewaga dotacji, znaczna przewaga środków zewnętrznych. To jest ważna proporcja finansowa. To jest projekt. Projekt Przedszkolny Zakrzówek. Z tego projektu mamy również tutaj nauczycieli. Udało się wyposażyć przedszkole, zakupić zabawki dla tych dzieci. Udało się zorganizować dodatkowe zajęcia lekcyjne. Gmina Zakrzówek aplikuje również o środki w ramach projektów edukacji ekologicznej. Z tych środków udało się napisać 4 projekty. Przyjaciel przyrody, żyj w zgodzie z przyrodą, miej serce dla przyrody i przyjaźni środowisku. Wszystkie projekty są napisane przez pracowników Urzędu Gminy Zakrzówek. Te wszystkie projekty są opieczętowane dotacją. Z tych środków, między innymi, wyedukowaliśmy dzieci z zakresu usuwania odpadów, śmieci. Pokazaliśmy im, jak segregować te odpady. Zabraliśmy nasze dzieci, naszą młodzież na oczyszczalnię ścieków. Tutaj do Bystrzycy. Z tych środków młodzież i dzieci wsparła nas w oczyszczaniu naszej gminy, naszych miejscowości. Widzę panią Beatkę Jerzycką-Rachoń, tutaj dziękuję serdecznie za zaangażowanie. Również jej tutaj duża zasługa, a także zespołu szkół w Zakrzówku na czele z panią wicedyrektor Mariolą Surmą, którą także miło mi powitać. Pozwólcie państwo, zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej. Małe projekty, ale uzupełniają nam nasze własne zadania gminy Zakrzówek. Z tych projektów udało się wyposażyć nasz zbiornik w budki lęgowe, oczyścić go, zagospodarować. Wiele razy słyszałem o skargach, ale to z Funduszu Ochrony Środowiska udało się zadbać o wysepkę, o regulację wałów na zbiorniku. To są środki małe, ale bardzo wydatne. Kasztanowce, krzewy, niektórym się wydaje niepotrzebne rzeczy, ale jak państwo widzą, sprawiają, że nasza gmina i zbiornik stają się bardziej atrakcyjne. Palisady i klomby w centrum Zakrzówka. Też niektórzy powiedzą, być może niepotrzebne, ale miło na ostatniej uroczystości poświęcenia pomnika marszałka było usłyszeć parę ciekawych, lepszych komentarzy. Małe projekty, drodzy państwo, z których czerpiemy dzięki uprzejmości lokalnej grupy działania. Organizacja wszystkich uroczystości. To nie jest tak, że my je po raz pierwszy robimy. One są od 20 lat w tej gminie. Czy to był mój poprzednik, też je organizował, czy ja teraz też je organizuję z udziałem stowarzyszeń, z udziałem mieszkańców. Na wszystkie te uroczystości, spójrzcie państwo, pozyskujemy środki zewnętrzne. To są projekty z lokalnej grupy działania. Dotacja 21 tysięcy, sponsorzy 17,5 tysiąca, wkład gminy niewielki. Często były zarzuty. Teraz państwu udowadniam, na wszystkie uroczystości w gminie Zakrzówek pozyskujemy dotacje. Ludzi kilka tysięcy. Wielu wspomina, po całym roku pracy chcemy ten jeden dzień odpocząć, powspominać, porozmawiać, odstresować się. Dożynki gminne, tradycja w Polsce od 100 lat. Też można nie robić, ale jak rozmawiam z ludźmi, chcemy się integrować. Chcemy, aby sołectwo, gospodynie wiejskie zrobiły wieniec, utworzył się korowód, aby we wrześniu podziękować za plony zebrane i uzyskać Boże błogosławieństwo. Tradycja. Na te dożynki, na święto plonów także pozyskujemy dotacje.
5 tysięcy ponad, dotacja, sponsorzy ponad 6 tysięcy, wkład własny gminy. Kwota niewielka. Resztę środków, środki zewnętrzne, sponsorzy, dotacje. Wydajemy również foldery promocyjne, publikacje. Także ta ostatnia, która się Państwu spodobała, o gminie Zakrzówek. Na wszystkie te publikacje uzyskujemy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Wspieramy to kwotą, potężną kwotą dotacji, z udziałem niemalże 80%. Ale też robimy to dla Państwa. Ta monografia spodobała się bardzo. Słyszałem wiele ciepłych opinii. Może poproszę Panią Krysię, czy spodobała się ta publikacja? Oczywiście bardzo. Jesteśmy bardzo zadowolone i dziękujemy Pani Teresce. Wszyscy są bardzo zadowoleni, nawet z naszym doktorem, który poprosił o książkę właśnie tą. Dziękuję bardzo. Właśnie widzą Państwo, dla takich momentów, dla takich chwil warto pracować. Ktoś się może uśmiechać, komuś się to może nie podobać. Ale wiem, że również te osoby, które negowały tego typu działania, pierwsze wzięły po 2-3 publikacje. I były wysyłane także do Stanów Zjednoczonych. Bardzo proszę. Budowa placu zabaw w Zakrzówku. Początek pracy, 2011 rok. Słyszałem wiele rzeczy, że dzieci nie mają gdzie się bawić. Są problemy. Nie mamy gdzie pójść z naszymi pociechami. Udało się. Jest plac zabaw w Zakrzówku. Z małych projektów. Dofinansowany w 80%. Wtedy rodzice, odwiedzając ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, mogą swoje pociechy bezpiecznie zostawić na placu zabaw w Zakrzówku. Wracają, dzieci są bezpieczne. Także z udziałem dotacji. Programy związane z usuwaniem azbestu. W 100% dofinansowane. Udało się, zdjęliśmy ponad 108 ton eternitu. Koszt przedsięwzięcia ponad 55 tysięcy złotych. Mieszkańcy nie dopłacali do tego przedsięwzięcia. Internet w gminie Zakrzówek, projekt 8.3, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Spójrzcie Państwo, wartość projektu 606 tysięcy, w 100% dofinansowany. 606 tysięcy. Z tego projektu przeszkoliliśmy mieszkańców, starszych, młodszych, wybudowaliśmy maszty na szkołach, domu kultury. Dostarczyliśmy internet do około 100 gospodarstw domowych. Przepraszam za moją dysfunkcję, ale to obciążenie pracą i dużo zebrań, dużo spotkań. Orkiestra Dęta. Na początku swojej kadencji słyszałem, jak pięknie grała orkiestra z Majdanu, Brzezinów, Łysiów. Chcielibyśmy taką orkiestrę w Zakrzówku. Ona by uświetniała nasze uroczystości. Wspólnie z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym zjeździliśmy pół województwa, aby odzyskać stare instrumenty. Około 8 instrumentów odzyskaliśmy. To były wyjazdy po połowie województwa. Na resztę wspólnie ze szkołą napisaliśmy wniosek. Orkiestra uświetnia w tej chwili wszystkie nasze uroczystości. To matki z tej miejscowości złożyły się, uzupełniły swoimi wkładami środki własne. Zakupiliśmy mundurki galowe dla tej orkiestry. Wiele matek z Zakrzówka, Sulowa, Studzianek już zapisuje swoje dzieci do tej orkiestry. Czy warto te projekty pisać? Czy warto działać? Czy lepiej siedzieć na fotelu wójta i nic nie robić? Pytanie pozostawiam Państwu i uznaję je za retoryczne. Dalej. Inwestycje. Ujęcie wody w Studziankach, ważna inwestycja. Odcięliśmy się od Batorza, oszczędności 100 tysięcy rocznie. Oszczędności przekazaliśmy na modernizację ośrodka zdrowia w Studziankach. Projekt dofinansowany, zwrot VAT-u, bardzo ciekawa i potrzebna inwestycja. Solary, 476 projektów, paneli. Jedna z największych inwestycji na terenie powiatu w gminach wiejskich. Z tego co wiem, mieszkańcy są zadowoleni i korzystają. Chciałbym, żeby dobrze ta inwestycja służyła, już otrzymuję, aby te aplikacje uruchomić w 2015-2016 roku. Mieszkańcy chcą kolejne solary. Co tydzień wpływa kilka wniosków. Zapewniam Państwa, że będziemy się starali, a będą wspierali nas w tym nasi goście.
budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość projektu 8,5 miliona. Środki zewnętrzne to ponad 5 milionów złotych. Wkład własny 3400, pomniejszony o zwrot VAT-u. I co kwartał otrzymujemy przychody, bo ludzie płacą opłaty za ścieki. Inwestycja sama się amortyzuje. Jest to bardzo ważna inwestycja. Ona spowodowała zwiększone zadłużenie. Ona była rozpoczęta przez mojego poprzednika. Ja musiałem ją skończyć. Nie mogłem tego zostawić i zwrócić dotacji z odsetkami. Skoro było rozpoczęte, musiałem ją skończyć. Musiałem także podjąć kredyty, żeby te inwestycje skończyć. Kredyty te sukcesywnie spłacamy. Karetka. Współpraca z dyrektorem SPZOZ-u w Zakrzówku. Także ciekawy projekt, innowacyjny, nowy. Gmina Zakrzówek wsparła w połowie zakup tej karetki. Drugą połowę dołożył dr Sygacz. Drodzy Państwo, kwestie finansów. Wartość inwestycji, które były zrealizowane w latach 2006, 10, 11, 14. Kadencja ubiegła, ta kadencja. Dane Urzędu Gminy Zakrzówek. Teraz odnośnie zarządzania. Długiem i kredytami. Objąłem gminę zadłużeniem 7 milionów 618 tysięcy. Z deficytem 5 milionów 729 tysięcy. Rekordowym, największym. 14 grudnia 2010 roku. Pierwsze decyzje to były następujące. I wiedziałem, że muszę podjąć o kolejne 5 milionów, żeby skończyć dom kultury, kanalizację, stadion sportowy. Pierwszą decyzją, którą podjąłem, była restrukturyzacja zadłużenia. Ale gdzie indziej, jak nie w Banku Spółdzielczym w Zakrzówku, naszym miejscowym banku. Wszystkie kredyty, a było ich kilka, w kilku bankach, związaliśmy do jednego worka. Wydłużyliśmy spłatę kredytu z 10 na 20 lat. I tu pytanie, budują Państwo dom, czy biorą Państwo kredyt krótkoterminowy, czy długoterminowy? Pytanie? Oczywiście, że długoterminowy. Gmina, mając do skończenia inwestycje rzędu 10 milionów złotych, musiała wziąć kredyt długoterminowy. Stąd wzrost zadłużenia. Bank Spółdzielczy dał nam najkorzystniejsze oprocentowanie. Wszystkie kredyty, a były to Bank Millennium, BOŚ, PKO BP, zostały ściągnięte do jednego worka w Banku Spółdzielczym. Jedyne zabezpieczenie weksel in blanco. Co miesiąc spłacamy te kredyty. Zadłużenie spada. Rata roczna spłaszczyła się znacznie. Zmalała. Jeżeli były na 10 lat ze spłatą kilku milionów, tak teraz zrobiło się o wiele mniej. To pozwoliło, że płynność finansowa poprawiła się, a my mogliśmy skończyć rozpoczęte inwestycje i rozpocząć nowe, także korzystne ekonomicznie, bo solary to tylko 1% z budżetu gminy. 1%. 85% Unia, 14% mieszkaniec, a tylko 1% wkład gminy. Proporcje finansowe są niezachwiane. Spójrzcie. Struktura zadłużenia przy inwestycjach. Wartość inwestycji i wzrost zadłużenia. Łatwo porównać, jak wzrastały inwestycje i w jakiej niskiej proporcji wzrosło zadłużenie. Tutaj podziękowanie dla partnera strategicznego Banku Spółdzielczego w Zakrzówku, obecnej pani dyrektor Halinie Sekule, za dobrą współpracę z gminą. Jest to bardzo dobry bank, sam w nim pracowałem. Bardzo dobrze się spłaca kredyty, rzetelnie i się bardzo dobrze współpracuje. Podsumowując, w 2011-2014 roku kredyty tylko na finansowanie wkładu własnego i realizację inwestycji oraz pokrycie deficytu z roku 10, ten, który zastany był. Wzrost tego zadłużenia był wymagany do pozyskania środków europejskich i był podjęty za zgodą Rady Gminy. Sam wójt nie wziął żadnego kredytu. Aby gmina wzięła kredyt, radni musieli podjąć decyzję. Wszystkie opinie, które gmina uzyskała z RIO, są pozytywne i nie narażały naszej gminy na żadne straty. Jak Państwo widzą dalej, środki pozyskane w latach 2011-2014. Inwestycje. 14 530 000 złotych. To są inwestycje. Do tego dochodzi około
3,5 miliona projektów miękkich i kwota pozyskanych środków 18 milionów złotych. Środki pozyskane w latach 6-10 na same inwestycje. Kadencja 6-10, kadencja 11-14. Spójrzcie w tej chwili na proporcje finansowe. Inwestycje i środki pozyskane z zewnątrz. Kadencja 6-10, kadencja 11-14. Liczby nie kłamią. Sumarycznie podsumuję. Inwestycje wykonane w latach 11-14. Ale niemniej podsumuję. Pozwólcie, że w tej chwili powitam pana Krzysztofa Hetmana, europosła. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, to wtedy, kiedy pan Krzysztof Hetman był marszałkiem województwa lubelskiego. Województwo lubelskie i nasze samorządy pozyskały największe dofinansowanie. Największe środki europejskie. Dlatego w tej chwili chciałem gorąco podziękować panu Krzysztofowi Hetmanowi, który wsparł także naszą gminę. To dzięki jego decyzjom, jego działaniom gmina Zakrzówek otrzymała środki na montaż kolektorów słonecznych, kanalizację, wodociągi. To są bardzo ważne dla gminy inwestycje. I pozwólcie, jest w tej chwili pan europoseł, podsumuję pokrótce. 47 km sieci kanalizacji sanitarnej. 471 przyłączy. Byszczyca, Majorat, Zakrzówek, Zakrzówek Wieś, Sulów. Budowa ujęcia wody w studziankach i sieci Majdan Grabina, Studzianki oraz modernizacja hydroformy w Majdanie i sieci Studzianki Kolonia Józefin Świerczyna. Kolektory słoneczne. 476 instalacji. Na dniach ukończony projekt. Modernizacja Centrum w Zakrzówku. Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie tak dawno jak 11 listopada w centrum stanął pomnik marszałka Piłsudskiego. Również z Państwa udziałem. Boisko i plac zabaw w Zakrzówku. Środki z PROW. Boisko i plac zabaw w Sulowie. Budowa chodników przy ulicy Kościuszki, Zachodniej, Sienkiewicza i Ogrodowej. Budowę chodników kontynuujemy etapami. Jak każdy gospodarz, powiem Państwu, wiele inwestycji rozetapowujemy. Dzielimy na odcinki, żeby nie obciążać budżetu gminy niepotrzebnym bagażem finansowym. I tak w ciągu 2, 3, 4 lat udaje zrobić się 800, 900 km, czy chodnika, czy drogi. Dzięki wsparciu także Urzędu Marszałkowskiego, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ale także środki w związku z usuwaniem klęsk żywiołowych, tak zwane środki powodziowe, dzięki wsparciu wojewody lubelskiego, Wojciecha Wilka i ówczesnego marszałka województwa lubelskiego, pana Krzysztofa Hetmana, zostały pozyskane na budowę dróg gminnych w Rudniku pierwszym i drugim, w Zakrzówku Nowym, w Józefinie, w Majdanie Grabinie i Sulowie. Wiele dróg doprowadziło także do takiej sytuacji, że mieszkańcy mają podwyższoną jakość świadczonych usług. Na przykład droga w Sulowie dojazdowa do cmentarza. Przy okazji tej budowy tej drogi wspólnie z księdzem proboszczem Markiem Gładkowskim udało nam się wykonać parking przy cmentarzu parafialnym w Sulowie. Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej. Pozwólcie dalej. Kolejne inwestycje ze środków europejskich. To budowa świetlicy wiejskiej w Rudniku pierwszym, budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie Grabinie i w niedzielę otwierana i poświęcana inwestycja. Modernizacja ośrodka zdrowia w Studziankach, oczekiwana przez mieszkańców od 20 lat. Udało się. Dzięki współpracy gminy i ośrodka zdrowia w tą niedzielę otwieramy ośrodek zdrowia w Studziankach. Budowa oświetlenia drogowego w Byszczycy. Na odcinku 5 km w ciągu 2 lat udało się wykonać oświetlenie drogowe. Nie muszę Państwu przypominać, 3 wypadki śmiertelne, 2 gwałty. Bardzo potrzebna inwestycja. Poprawiła nam bezpieczeństwo na tej drodze. Ta droga stała się jedną z najbardziej uczęszczanych. Natężenie ruchu jest największe. Współfinansowanie budowy dróg powiatowych. Tutaj ukłon w kierunku pana starosty Maja.
to on w roku 13 i 14 zabezpieczył środki w budżecie powiatu kraśnickiego dla każdej gminy na realizację zadań współfinansowanych. Pan starosta, jak już wiemy wszyscy, jest nowo wybranym starostą powiatu kraśnickiego. Jestem pewny, że współpraca będzie układała się dobrze. Panie starosto, staram się być również wizjonerem. Drodzy Państwo, co jest ważne, ta współpraca układała się dobrze. Jestem pewny, że w latach 14-18 też będzie układała się dobrze. Pozwólcie Państwo, droga Pyszczyca i Majdan-Grabina. To są te dwie drogi. Odpowiednio 450 metrów i niecałe 800 metrów. Orkiestra Dęta w Majdanie-Grabinie, instrumenty. Włączenie jednostki OSP Zakrzówek do struktury KSRG. Ci, którzy mieszkają w Zakrzówku, pamiętają, w jakim stanie była jednostka OSP w Zakrzówku. To dzięki tym strażakom, dzięki naszym gościom i współpracy udało się uczynić tę jednostkę jedną z najlepszych w powiecie, która najczęściej wyjeżdża, ma najwięcej młodzieży w swoim składzie i ma najlepsze efekty. Samochód dla OSP KSRG w Sylowie. Marzenie tej jednostki. Ale to ponad 400 tysięcy dotacji. To jest ogromny zaszczyt finansowy. Zasługa to ogromna i straży OSP w Sylu i komendanta gminnego Stanisława Szpyry. Udało się, jest na wyposażeniu jednostki w Sylowie. Projekt przedszkolny Zakrzówek. Bardzo ważny, bo utworzyliśmy oddział w przedszkolu publicznym w Zakrzówku. Doposażyliśmy obiekt, poprawiliśmy jakość świadczonych usług. Dzieci są zadowolone, a po to właśnie jesteśmy. Drodzy Państwo, to udało się zrobić w latach 2010-2014. Nie chciałbym na tym poprzestać. Jedynym założeniem, które mną kierowało, było to, aby łączyć, nie dzielić. Budować, nie rujnować. Informować, nie karać. Interes społeczny przedkładać ponad podziały partyjne. Wiem, że razem możemy to wszystko zrobić. Ufam Państwu. Wiem, że dokonacie słusznych wyborów. Wierzę w Was. Bo w jedności siła. To hasło przyświeca moim działaniom. Mamy tu przedstawicieli różnych struktur, organizacji społecznych, politycznych, szkolnych, przedstawicieli różnych zawodów. Chciałbym, żebyśmy wspólnie mogli dalej kontynuować nasze wspólne dzieło. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam naszych gości do stołu. Pozwólcie, że w tej chwili oddam im głos. Bardzo dziękuję za przyjazd. Drodzy Państwo, nasi goście przyjechali dla Was. Skorzystajmy. Bardzo proszę również po przedstawieniu prelekcji przez nich wygłoszonej o zadanie pytań, które Państwa nurtują, które chcielibyście wyjaśnić. Na pewno nasi goście odpowiedzą. Przyjechali tu dzisiaj dla Was. Poszanują Wasz czas. Ja ze swojej strony dziękuję za tak liczne przyjście, tak liczny udział w naszej konferencji. Jest mi bardzo miło i chylę czoła przed naszym społeczeństwem. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że oddam głos w tej chwili panu Krzysztofowi Hetmanowi, europosłowi. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Przyznam szczerze, że mam taką refleksję po tym raptem krótkim teraz u Państwa pobycie, że czas chyba odchodzić z polityki. Zresztą Pan Wojewoda podziela moje zdanie, bo moje nazwisko Pan Wójt wymienił kilka razy, Pana Wojewody też kilka razy i cisza była, ale jak wymienił nazwisko starosty Maja, to zaczęliście od razu bić brawo. Także cieszę się, mogę odejść na zasłużoną emeryturę polityczną. Zostawiam po sobie samych najlepszych, szanowanych obywateli powiatu kraśnickiego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałem Panu Wójtowi podziękować za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Wiem, że stoicie Państwo przed decyzją w następną niedzielę, kto będzie kolejne 4 lata zarządzał Państwa gminą.
Cieszę się, że mogę zabrać głos w tej dyskusji przed tak zacnym i opiniotwórczym gronem osób z terenu gminy, bo nie mam co do tego wątpliwości, że duża część mieszkańców gminy będzie się kierowała Państwa zdaniem co do tego, kogo zakreślić 30 listopada w dniu wyborów. Powiem Państwu tak, nie będę Państwa zanudzał i nie będę opowiadał bajek. Miałem przyjemność współpracować z panem wójtem Lemiechą już 4 lata. Wcześniej poznaliśmy się jeszcze, jak był pracownikiem gminy. Ja pracowałem kiedyś w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Rozwoju Regionalnego i muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego zaangażowania, jakie pan wójt wykazywał w ostatnich 4 latach. I nie mam, proszę Państwa, w przeciwieństwie na przykład, powiem to pewnie jakoś się z tego wojewoda wytłumaczy, bo mądry człowiek jest, ale ja nie mam żadnego, wydawałoby się, interesu w tym, żeby dzisiaj przyjeżdżać do Zakrzówka i popierać pana wójta Lemiechę, tym bardziej, że nie jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie jest członkiem, nie kandyduje z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale przyjechałem dlatego, bo uważam, że to jest dobry gospodarz gminy. Przyjechałem dlatego, że współpracowałem z nim w ostatnich 4 latach i tutaj pan wójt był uprzejmy powiedzieć, pokazując swoją prezentację, że dzięki moim działaniom i podjętym decyzjom w gminie wydarzyło się to, to i to i mnóstwo tych fajnych projektów zostało sfinansowane. Pan wójt trochę tutaj oszukał, bo może dzięki moim decyzjom, ale dzięki działaniom pana wójta. Bo to pan wójt przygotowywał te dobre projekty, to pan wójt zabiegał o te pieniądze, to pan wójt przyjeżdżał do Urzędu Marszałkowskiego, to pan wójt chodził do Urzędu Wojewódzkiego i także tam znalazł co oczywiste wsparcie. Więc możecie Państwo polegać na mojej opinii bądź nie, ale ja nie mam ani osobistego, ani wydawałoby się politycznego interesu w tym, żeby pan Grzegorz Lemiecha był dalej wójtem. Więc wydaje mi się, że jestem osobą obiektywną, która zabiera w tej dyskusji głos. A dlatego jednak jestem tutaj, bo tak jak powiedziałem, uważam pana Grzegorza za naprawdę dobrego gospodarza i dobrego wójta. A proszę mi uwierzyć, będąc prawie 4 lata marszałkiem województwa, znam wszystkich wójtów w tym województwie. Wszystkich znam. I wiem, kto się angażował, kto przyjeżdżał, kto chodził za swoimi projektami, kto zabiegał, kto był zdeterminowany, a kto w ogóle nie przyjechał albo przyjechał raz, a później nie był zainteresowany. Więc z całą odpowiedzialnością mogę Państwa zapewnić, że pan Grzegorz był bardzo częstym gościem w Urzędzie Marszałkowskim. I gdyby nie jego determinacja, zaangażowanie, to tak wielu tych projektów, które pokazał i które zostały zrealizowane w ostatnich 4 latach, by po prostu nie było. Jest dobrym gospodarzem, fajnie sobie radzi z tą funkcją wójta i powiem Państwu szczerze, gdybym był mieszkańcem gminy Zakrzówek, nie miałbym żadnych wątpliwości, 30 listopada poszedłbym i zagłosował na pana Grzegorza Lemiechę. I wydaje mi się, że mówię to wam naprawdę jako obiektywny człowiek. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest mi bardzo miło Państwa poinformować, że teraz głos zabierze pan wojewoda Wilk. Dziękuję serdecznie panie marszałku. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować, ale nie tylko panu wójtowi, ale wszystkim Państwu, bo jakby obserwujemy to na co dzień, jak zmieniała się przez te ostatnie 4 lata gmina Zakrzówek. Ta dzisiejsza prezentacja jakby w tej pigułce nam pokazała te zmiany i no i faktycznie to jest dużo. Zostało wydane na to dużo pieniędzy, ale te zmiany widać. I dom kultury, i boiska, i wodociągi. To wszystko robi wrażenie. I wydaje mi się, Szanowni Państwo, że najważniejsze teraz dla gminy Zakrzówek jest to, aby tą dobrą pasę kontynuować, aby tego wszystkiego, co zostało zrobione dotychczas, nie zaprzepaścić, aby Zakrzówek, który w sposób, nie trzeba bać się tego słowa, dynamiczny się rozwijał, bo i tak powiedziałem, i ta kwota, i ta ilość tych rzeczy, które zostały zrobione, robi wrażenie, aby było to kontynuowane.
Będą jeszcze pieniądze na następne 4 lata. Będzie możliwość starania się o środki zewnętrzne i na pewno będzie można zrobić jeszcze dużo ciekawych i fajnych rzeczy w gminie Zakrzupek. No ale żeby to robić, to przede wszystkim trzeba mieć chęć do tego. Oczywiście my wszyscy przyjmujemy tutaj te podziękowania i nam jest bardzo miło, jak pan wójt po raz 15 wymienia nasze nazwisko. Natomiast nie byłoby tego, gdyby ktoś po pierwsze nie podjął decyzji, że to robimy i tu ukłony w stronę radnych. Później ktoś nie przygotował stosownego wniosku, nie zabezpieczył wkładu własnego, nie złożył tego wniosku, nie pojechał czy do Urzędu Marszałkowskiego, czy do Wojewódzkiego, czy też do Warszawy i nie zapytał, co z tym wnioskiem się dzieje. No tak to jest i to po prostu powoduje, że te pieniądze przychodzą. Kilkakrotnie miałem być przecież okazję na waszych uroczystościach. No i ja dzisiaj dowiaduję się, że wkład własny gminy wynosił 1950 zł. No to naprawdę świadczy o takim dosyć gospodarskim podejściu i poszanowaniu tego publicznego grosza. I myślę, że to charakteryzuje pana wójta Grzegorza Lemiechę. No, on udowodnił, że jeżeli się chce, to się można zrobić. Pokazał, że te środki może pozyskać, że może realizować nowe projekty. No i teraz chyba najlepiej byłoby, nie chyba, tylko najlepiej byłoby, żeby mu tą misję kontynuować, pozwolić. Oczywiście to zależy od mieszkańców gminy Zakrzówek, bo 30 listopada mamy drugą turę wyborów, ale ja mogę tylko zachęcić i bardzo serdecznie prosić, żeby oddać głos na pana wójta Grzegorza Lemiechę, bo on jest po prostu gwarantem, że te dobre rzeczy w gminie Zakrzówek będą się działy dalej. A to moje przekonanie wynika również z innej rzeczy. Raz, że pan wójt Lemiecha potrafi to robić i ma odpowiedni zespół ludzi, który potrafi to robić, a po drugie, że jego osoba jest dobrą gwarancją współpracy na przyszłość. To nawet nasza obecność tutaj w dniu dzisiejszym, pan marszałek, pan europoseł Krzysztof Hetman, pan Marek Kos, chyba też można to powiedzieć, bo nie zapeszę Marek, prawda, bo to już jest niemalże pewne, radny wojewódzki przyszłej kadencji, Andrzej Maj, starosta kraśnicki, no to wszystko pokazuje, że Grzegorz ma z kim współpracować, tak, ma z kim o pewnych rzeczach porozmawiać, może uzyskać jakby pomoc i może też zostać wsparty radą, a uwierzcie mi Państwo, że czasami jest to potrzebne. Dlatego mówię, bardzo serdecznie Państwa proszę o oddanie głosu 30 listopada na pana wójta Grzegorza Lemiechę. Jest to człowiek sprawdzony, bardzo zaangażowany w sprawy gminy, a to też jest rzecz ważna, bo można być wójtem i 4 lata przesiedzieć i praktycznie nie zrobić nic, a można zrobić dużo fajnych i ciekawych rzeczy. On udowodnił, że to zrobić potrafi. To, że myśli o gminie, słuchajcie Państwo, nie wiem, ktoś by może szukał gdzieś banku dalej, może by jeździł gdzieś w Lublinie, w Warszawie, szukał jakiegoś banku, który da najlepsze warunki, no ale to chociażby, że fakt, że tam pracował w banku spółdzielczym, ale zwrócił się tutaj, na miejscu, tu gdzie ten bank obsługuje mieszkańców, tu gdzie te pieniądze zostają, więc nawet taki szczegół i wcale niedrobny pokazuje, jak można o tą gminę dbać, jak tą złotówkę można obracać w ręku i powodować tak, żeby ona procentowała tutaj na miejscu. Także Grzegorz, serdeczne gratulacje z tego, co się udało zrobić. Nigdy nie można popadać w samozachwyt, bo zawsze można zrobić więcej i wydaje mi się, że życzę Ci wszystkiego najlepszego, żebyś 30 wygrał drugą turę wyborów i mógłbyś pokazać, że potrafisz zrobić jeszcze więcej, a Zakrzówek może rozwijać się jeszcze szybciej i być jeszcze ładniejszy. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że w tej chwili oddam głos staroście powiatu kraśnickiego, panu Andrzejowi Majowi.
Szanowni Państwo, ja zacznę od podziękowań, bo w niedzielę, dzisiaj czwartek, czas biegnie niesamowicie szybko, odbyły się wybory samorządowe i jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie no, uzyskaliśmy tutaj bardzo dobry wynik do powiatu w gminie Zakrzówek. Są tutaj kandydaci, którzy startowali i naprawdę zdobyli doskonałe głosy. Koleżanka Halina Rachoń, Filip Pastucha i pan Henio Dudziak-Sulowa, któremu zabrakło cztery głosy. Słuchajcie, komisja to kilkakrotnie liczyła do tego, aby został radnym powiatowym. No ale tak to bywa w tych wyborach, chociaż trochę zamieszania z tym wszystkim jest, ale myślę, że tutaj kolega Krzysztof Hetman się wypowie, bo ostatnio w mediach bardzo dużo go widać właśnie w tych sprawach tego zamieszania powyborczego. Myślę, że tutaj nam parę słów przybliży i swoją ocenę tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w Polsce, przedstawi. Przyjechałem tutaj wesprzeć kolegę Lemiechę, Grzegorza Lemiechę, na wójta gminy Zakrzówek, dlatego że jak zauważyliście przez ten ostatni rok, kiedy jestem starostą, bywam u was bardzo, bardzo często. Jest to gmina, gdzie przyjeżdżam z wielką przyjemnością i nawet w ostatnim chyba miesiącu byłem tu dwukrotnie na różnych uroczystościach i mówię, przyjeżdżam tutaj z wielką przyjemnością i muszę powiedzieć, że rzeczywiście zaangażowanie Grzegorza w to, co robi, jest ogromne. I to nie ulega wątpliwości, bo kto by jakim by nie był przeciwnikiem jego, to tego, jak on się angażuje w sprawy gminy, jak pozyskuje środki. Jego wszyscy znają. Jak pytamy o któregoś z wójtów w Urzędzie Marszałkowskim, to znają Lemiechę, bo on chodzi za swoimi sprawami, nie odpuszcza. I to jest tego po prostu, kto by tu nie przyjechał, jaki przeciwnik jego, to tego mu nie może zarzucić, że rzeczywiście stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. A powiat, gmina, każdy samorząd bez pozyskiwania środków dzisiaj po prostu by sobie nie poradził i każdy samorząd doskonale o tym wie. Żeby rozwijać, trzeba pozyskiwać środki zewnętrzne. Potrafić to robić. Grzesiek jest przykładem tego, że potrafi przyciągać środki zewnętrzne. Doskonale też współpracuje się nam na poziomie powiat, gmina. Dzisiaj po tych wyborach, które w niedzielę się odbyły, pokazujemy, że wyborcy dali mandat zaufania też mojej osobie. Mam nadzieję, że tutaj będzie w Zakrzówku tak samo, że Grzegorz zostanie tym wójtem. Będziemy dalej mogli współpracować, bo mamy dużo wspólnych spraw. Począwszy od oświaty i szkoły, która tutaj jest powiatowej, która na pewno będzie jakimś tam podmiotem rozmów naszych w niedługim czasie, ale też mamy sporo dróg w fatalnym stanie dróg powiatowych, na które no musimy jakoś wspólnie do tego podejść i spróbować Zakrzówku, który nie miał radnego przez wiele, wiele kadencji. Ostatnie dwie chyba nie było bez radnego w powiecie. No i niestety nie udało się, żeby uzyskał poparcie mój kandydat, ale mamy już oficjalne wyniki, jest radnym powiatowym pan Andrzej Cieśla, czyli kandydat Grzegorza w wyborach na wójta. Dzisiaj, szanowni państwo, też musimy sobie zadać pytanie. Musicie zadać to pytanie swoim sąsiadom, znajomym, kuzynom, czy jeżeli pan Cieśla zostanie wójtem, odda mandat powiatowy, bo musi oddać i Zakrzówek zostaje znowu bez radnego powiatowego, bo następna osoba, która wejdzie, to osoba z gminy urzędów, pan Dziurda bodajże. Także to też jest dla was moment do zastanowienia, czy chcecie ten mandat Zakrzówka o tak oddać pana Cieśli, żeby został wójtem, czyli będziecie wtedy bez mandatu w powiecie. A radny w powiecie to jest naprawdę ważny instrument, jeszcze jeżeli chodzi o to, o co zabiegacie, bo naprawdę rzeczywiście przez tyle lat no nie miał kto interesów gminy Zakrzówek w powiecie reprezentować. No bo jak są radni dwóch, na przykład urzędowa, mając dwa głosy w Radzie, no to wiadomo, że będą mieli większe przełożenie na zadbanie interesów. Także to też jest, przemyślcie tą sytuację, jaka jest, jaka się wytworzyła w tej drugiej turze wyboru. I przejrzałem ulotkę kandydata Grzegorza. Największym zarzutem pod jego adresem, bo trudno tu wiele tych zarzutów sformułować, jest zadłużenie gmin. A ja wam powiem państwu odwrotnie i przekornie. Kto, samorządowiec, który dzisiaj nie pozyskiwał środków, a żeby pozyskiwać środki i je inwestować, trzeba mieć wkład własny. Wkład własny trzeba zapewnić z dochodów własnych bądź z kredytów. Tutaj sytuacja jest jasna.
po to brał kredyty? Nie po to, żeby ich przejeść. Tylko po to, żeby inwestować to w programy unijne i żeby w tej gminie, w tym okresie, kiedy można korzystać z tych pieniędzy, zrobić jak najwięcej. Dla mnie większą niegospodarnością jest taki gospodarz, który nie bierze kredytów i nie korzysta z środków, które można dostać w 85%. To jest niegospodarność. Także ten główny zarzut, który kontrkandydat wysuwa, dla mnie jest całkowicie bezpodstawny. Także ja liczę mądrość mieszkańców będzie 30, że Grzegorz zostanie wójtem na następną kadencję i że współpraca między mną a nim w następnej kadencji będzie się układała tak dobrze, jak układała się do tej pory. Także życzę Ci, Grzegorz, wszystkiego najlepszego. Wygraj te wybory. Dziękuję Wam serdecznie, drodzy koledzy, odpowiednio Panie Krzysztofie, Panie Wojtku, Andrzeju, pozwólcie, że w tej chwili oddam głos także koledze i przyjacielowi naszej gminy, naszej małej ojczyzny, gminy Zakrzówek. I mam nadzieję, a także stało się to także z Waszą pomocą, mieszkańcy gminy Zakrzówek, przyszłemu radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego, koledze Markowi Kosowi. Dzień dobry Państwu. Na początku chcę podziękować za zaproszenie tutaj koledze Grzesiowi. No i muszę go trochę pochwalić, no bo jakby było inaczej. Poznałem go niecałe 4 lata temu, bo jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kraśniku. Jako wójt gminy Zakrzówek jest członkiem Rady Społecznej SPZOZ-u w Kraśniku. No i dał się poznać jako naprawdę bardzo dobry, ambitny, mądry członek Rady Społecznej, który i obowiązkowo chodził na te rady, miał szereg uwag, pytań, interesował się ZOZ-em. Nieraz rozmawialiśmy na temat sytuacji finansowej i dziwił się, czego tutaj w tym SPZOZ-ie w Kraśniku jest ciągle taki minus, a SPZOZ w Zakrzówku jest na plusie. Jak to jest, że my nie możemy sobie tam końca z końcem związać. No ale cóż, trochę inny rodzaj jest szpital działalności, trochę inny podstawowa opieka zdrowotna. Jakoś powoli wytłumaczyłem. No i co przez te 4 lata widziałem, no to jednak w SPZOZ-ie w Zakrzówku, no bo też macie publiczny zakład, ten wynik jest zawsze dobry, zawsze jest na plusie. Także chwalę bardzo mocno na tej niwie współpracy ze SPZOZ-em w Kraśniku. Bardzo mądry, dobry członek Rady Społecznej. W innych relacjach takich, które mamy, no to nachwalić się nie mogę. Często, gęsto przyjeżdżał, pytał o Wasz ośrodek zdrowia, co zrobić, jak polepszyć kwestia dostępu do specjalistów, rehabilitacji. Naprawdę, co mogłem, starałem się podpowiedzieć, pomóc, czy to w NFZ-cie, czy jak miałem jakąś wiedzę, ale widzę, że Wasz ośrodek zdrowia świetnie się rozwija. To tutaj, na tej po prostu płaszczyźnie zdrowotnej, zna się na rzeczy i stara się w dobrym kierunku to prowadzić, co też i widać po tym ośrodku zdrowia w Studziankach, że tutaj jest naprawdę mądre, dobre spojrzenie gospodarza na potrzeby zdrowotne Wasze. Jeżeli chodzi o te moje przyszłe działania. No jeżeli będę miał mandat radnego sejmiku województwa lubelskiego, na pewno będę robił dla samorządu powiatowego, samorządu gminnego w Zakrzówku, szczególnie dla Grzegorza Lemiechy, wszystko, co tylko można jako radny zrobić. No bo taka jest rola radnego, żeby jak najwięcej pomóc. Szanowni Państwo, na koniec powiem też krótko to, co już było mówione. No ja osobiście też na pewno, gdybym był mieszkańcem gminy Zakrzówek, zagłosowałbym na Grzegorza Lemiechę. Dziękuję. Bardzo zadali kilka pytań tutaj reprezentantom naszego województwa, powiatu, ale i kraju, bo mamy wśród nas także europosła do Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę, drodzy Państwo, zadajmy kilka pytań odnośnie naszej małej ojczyzny. W czym jeszcze możemy Państwu pomóc? Bo jesteśmy dla Was. Pani Kazimiera Krawiec, mieszkanka Pyszczycy. Mieszkam na takiej części Pyszczycy zaniedbanej. Bardzo bym prosiła o zainteresowanie naszą i drogą, i tam nie mamy i światła, i w ogóle nawet dojścia do przystanku. Nic nie ma. Po prostu bardzo bym prosiła, żeby
tym się zająć. Naprawdę, a to jest teren piękny. Koniec Wyszczyca, to jest piękny, naprawdę zielony, ekologiczny, tylko trzeba zadbać po prostu. Nie mam ani dojścia do przystanku. Droga jest fatalnym stanie, światła nie ma, wieczorem nie można się poruszać. Już wyjaśniam, drodzy Państwo, jest to to sołectwo, dziękuję Pani Kazimiero, gdzie w tym i w tamtym roku zrobiliśmy 5 km oświetlenia drogowego bez udziału środków Polskiej Grupy Energetycznej czy zarządcy drogi. To gmina Zakrzówek wyłożyła wszystkie środki. To w tamtym roku w jednej z części zrobiliśmy na odcinku 450 metrów z mi- Ale to mówimy o drugiej części Pyszczycy. Tak, faktycznie tam, na tej części Pyszczycy nie ma wszystkich lamp. Lampy, które zrobiliśmy w ciągu tych dwóch lat, powstały w drugiej części Pyszczycy. Prawda, Pani Kazimiero? Tam były te inwestycje. Faktycznie tam jeszcze nie doszliśmy. Ale jak Państwo wiedzą, jest to moja pierwsza kadencja. Pierwsza kadencja, jestem młodym wójtem. Pani Kazimiero... Jesteśmy w ogóle zaniedbani od lat. Nikt nie pamięta o tamtej części. Naprawdę, nie ma dojścia do przystanku. Fatalna jest droga. W ogóle ta droga jest taka. Na pewno Pani Kazimiero, w ciągu tych kolejnych lat naszej pracy postaramy się także i tam skończyć oświetlenie, tym bardziej, że wieś w Funduszu Sołeckim podjęła decyzję, że będziemy budowali oświetlenie w tamtej części. No tak, ale nikt nie pamięta, tyle lat to ona jest w ogóle całkowicie zadbana. Naprawdę, to są takie zielone tereny, czy blisko rzeka, czy nie, naprawdę, to się z tego tam jest. Pyszczyca jest bardzo ładnym sołectwem. Na pewno jest to wyzwaniem na przyszłe lata. Jest to pytanie do mnie. Pozwólcie koledzy, ja tutaj będę najbardziej merytoryczny. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć. Z panią Kazimierą utrzymuję stały kontakt. Tutaj występuję w naszym zespole. Och baby, współpracujemy cały czas. Pani Kazimierą, umówmy się tak. Tak? Ja mam tak. Chętnie dzisiaj panu. Umówmy się tak. Pani Kazimierą. Jestem samochodem. Umówmy się tak. Pani zagłosuje na Grzegorza Lemiechę, a my od tu, jak tu siedzimy, dopilnujemy, żeby on rozwiązał Pani problemy w kolejnej... Pani Kazimiero, umawiamy się z Panem Wojewodą i z Panem Starostą, przyjeżdżamy do Pani na herbatkę po 30. Po 30, dobrze? Po 30 listopada przyjeżdżamy. Jak Lemiecha będzie wójtem, to tam złoży Pani przysięgę, że z rozwiązaniem. Tak to nie ma sprawy. Może być Pani już spokojnie. Droga będzie i wszystko będzie co ja chcę. No to ja. Ale mamy umowę, no Pani Kazimiera, mamy umowę. No. Czy Pani Kazimiera poprze wójta? Tak, oczywiście. To zawsze popierała, tak? Bardzo proszę Państwa, bardzo proszę moi drodzy, kolejne pytania, tak żeby szanować czas naszych gości. Bardzo proszę. Sołtys Sylowa i nasz kandydat do Rady Powiatu z tej miejscowości, który uzyskał bardzo duże poparcie, chciałby też pytanie zadać. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy mnie poparli. Co prawda 4 głosy brakło, szkoda, że brakło 4 głosy, ale bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie i za takie poparcie. Dziękuję bardzo. To jest wszystko. No i korzystając z obecności tak miłych gości, to chciałbym wiedzieć, co z tą naszą drogą powiatową, może by się udało, coś jakieś przez Sunów. Jest starosta, może by się coś udało. Ja mówiłem już o tej drodze wielokrotnie, że jest to ważna droga i będziemy chcieli tutaj rozpocząć najprawdopodobniej etapowo, bo tego się nie da zrobić na raz, modernizację tej drogi. Oczywiście no, jest tu wojewoda, cieszę się z tego, bo na pewno będziemy korzystać z środków wojewody, Narodowego Funduszu Odnowy Dróg Lokalnych. I mam nadzieję, że będzie pozytywnie ten wniosek usłużony. Śmieję się, bo powiedziałem do pana marszałka, że przecież można złożyć wniosek na schetynówkę, nie? Więc to było w tym samym czasie. Na pewno będziemy współpracować tak, aby ta droga była wyremontowana. Ja myślę, że za ten wynik
panie Heniu, należy się tutaj i wiem, że pan mi nie odpuści. Mimo wszystko, że pan nie będzie radnym, na pewno będzie pan częściej u mnie niż radny w sprawie tej drogi, ale pewne deklaracje jak gdyby są poczynione. Mam nadzieję, że rozpoczniemy jakąś modernizację etapową tej drogi. Dziękuję panie starosto, panie wojewodo, panie pośle. Ja tylko państwu przypomnę, że droga powiatowa, która przebiega z Zakrzówka do Szastarki i Polichny i wbija się w drogę krajową numer 19, jest naturalną obwodnicą miasta Kraśnika. Mijamy Kraśnik, przejeżdżając przez Zakrzówek, Szastarkę i dojeżdżając do drogi krajowej, wbijając się w trasę Janów-Rzeszów. Także będę apelował tutaj do mieszkańców Sulowa o wsparcie u pana starosty, wojewody i europosła, aby udało się uzyskać środki na przebudowę nawierzchni asfaltowej tej drogi, tak ważnej dla nas. Ale mam też nadzieję, że mieszkańcy Sulowa po ostatniej, pierwszej turze także zmienią trochę nastawienie i bardziej zaufają wójtowi. W drugiej turze będzie łatwiej się współpracowało, pamiętając o tym, że mamy starostę, mamy wojewodę, europosła, radnego sejmiku województwa lubelskiego. Liczę również na wsparcie mieszkańców Gór i Sulowa w drugiej turze. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że oddam głos w tej chwili pani Halinie Kawęckiej-Rachoń. Ja ze swojej strony chciałabym przekazać swoim wyborcom apel o wsparcie obecnego wójta i kandydata na wójta. Różnice zdań, które między nami zaistniały, nie są na tyle istotne, żeby po prostu dalej nie współpracować i w związku z tym gratulacje za to, co jest, za tę dużą liczbę głosów. Wiele rzeczy udało nam się wspólnie zrobić. Ja jako radna i jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Oświaty myślę, że tutaj przysłużyłam się ku rozwojowi naszej gminy. I również dziękuję przy okazji tym wyborcom, którzy mnie wspierali do Rady Powiatu w kandydaturze na wójta. I bardzo proszę również o przekazanie tych głosów na obecnego i mam nadzieję, że przyszłego wójta. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Halino. Mogę tylko rzec, że konkurencja z taką kandydatką jak pani Halina Kawęcka-Rachoń była naprawdę merytoryczna. Pamiętam jej program wyborczy. To pani Halina opracowała program wyborczy, bo niektórzy z pozostałych kandydatów nawet się nie pokusili, aby stworzyć program wyborczy, tylko wydali ulotkę, tak zwany paszkwil, na którą ja odpowiedziałem w czysto merytoryczny sposób. Współpraca i rywalizacja z taką osobą jak pani Halina Kawęcka-Rachoń to przyjemność, to naprawdę zaszczyt. Bardzo proszę o kolejne pytania. Jest pani dyrektor szkoły powiatowej, pani Mieczysława Taczalska. Witam państwa, witam szanownych gości. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i moi pracownicy, którzy uczestniczą w tak ogromnym przedsięwzięciu i w tylu przedsięwzięciach, jakie były brane przez pana wójta pod uwagę w tej kadencji. Sami nasza szkoła realizuje projekt unijny i wiemy, ile wysiłku wymaga zrealizowanie tego projektu, bo nie tylko złożenie samych dokumentów, ale potem jego realizacja jest bardzo pracochłonna. Dziękujemy, ja osobiście dziękuję. Dziękuję w imieniu pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku, wszystkim gościom tutaj zaproszonym, panu wojewodzie, bardzo serdecznie dziękuję panu byłemu marszałkowi województwa, panu staroście i również panu Kosowi za wsparcie działań podejmowanych przez pana Grzegorza Lemiechę, dlatego że do tej pory, czyli do poprzednik pana wójta, niestety jakoś tak mniej tych środków finansowych pozyskiwał. I nie widać było za bardzo tej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, z Urzędem Marszałkowskim, z Urzędem Wojewódzkim. W tej chwili sytuacja się odmieniła. W tej chwili nasza gmina zaczyna się rozwijać i to bardzo dobrze. Ja jako dyrektor szkoły chcę powiedzieć, że współpraca między gminą a szkołą powiatową się bardzo dobrze układa, że się wspieramy wzajemnie i że nadal będziemy to robić. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy gminy doceniają fakt, iż posiadają na swoim terenie
szkołę średnią, liceum i technikum. Liceum już będzie miało 70 lat i jest to szkoła z dużą tradycją, a nasze kierunki kształcenia są bardzo atrakcyjne. I korzystając z tej okazji, chcę podziękować panu wójtowi i wszystkim tu obecnym mieszkańcom za wsparcie w naborze corocznym, gdyż jak każda szkoła zmagamy się z naborem każdego roku, żeby utrzymać tę szkołę. Wiadomo jest, że organ prowadzący robi wszystko, co może. Nasze starostwo dodaje nam środków finansowych do naszej subwencji, gdyż jesteśmy szkołą deficytową, czyli po prostu liczba uczniów nie zapewnia pokrycia wszystkich wydatków szkolnych, jakie są. Dlatego też chcę podziękować tutaj obecnemu panu staroście Andrzejowi Majowi za to wsparcie, za to, że się dąży do tego, żeby mimo deficytu budżetowego szkoła mogła funkcjonować i tutaj wsparcie Rady Gminy i pana wójta Grzegorza Lemichy doprowadziły do tego, że co roku ten nabór jest i szkoła się kontynuuje. Mamy tylko jeden problem. Tak a propos, tutaj panie wójcie, mam nadzieję, że będzie ta następna kadencja, bo trzymamy kciuki, jesteśmy za panem i wspieramy pana, bo naprawdę zasłużył pan na tą drugą kadencję i na następną jeszcze. Transport. Nasza szkoła nie ma dojazdu z Polichny, Blinowa, Szastarki, a z tamtego kierunku byliby kandydaci chętni do naszej szkoły średniej, do geodezji, do budownictwa, do klasy mundurowej. Z Wilkołaza nie ma transportu do Zakrzówka i również mamy kłopoty z dojazdem dzieci do szkoły. Wnioskowałabym o jakieś takie zajęcie się firmami przewozowymi, które na terenie tutaj powiatu i gminy naszej funkcjonują, żeby w jakiś sposób ten transport zapewnić, gdyż to jest naszą największą bolączką, naszej szkoły. To właśnie od pani dyrektor Taczalskiej pobierałem pierwsze nauki odnośnie placówek oświatowych. To ona mnie wspierała. Także w tamtej kadencji składam tu dzisiaj serdeczne podziękowania. Szkoła powiatowa jest bezcenna dla mieszkańców gminy Zakrzówek, bo to nasze liceum z kilkudziesięcioletnią tradycją. Absolwenci tej szkoły to także generałowie, lekarze, prawnicy. Jest to bardzo ważna szkoła, która daje miejsca pracy także mieszkańcom gminy Zakrzówek. Musimy podjąć wszelkiego rodzaju działania wspólne prace z powiatem kraśnickim, aby tę szkołę utrzymać za wszelką cenę. To także technikum i kształcenie zawodowe, gdzie nasi młodzi ludzie otrzymują zawód. Ten zawód wykorzystują w dalszej ścieżce zawodowej. Tak jest, panie starosto. Drodzy państwo, grudzień to już miesiąc po 30 listopada. Cztery lata współpracowałem ze szkołą powiatową. Widzę tu dzisiaj także personel zespołu szkół numer 1 w Zakrzówku. Jest on także bezcenny dla wójta gminy Zakrzówek. Będę podejmował działania na rzecz utrzymania szkoły powiatowej w Zakrzówku. To są bardzo ważne kroki. Bezcenne, jak powiedziałem. Nie kończyłem tej szkoły. Kończył tę szkołę mój świętej pamięci ojciec. Wiele dobrego o niej słyszałem. Będę was wspierał. Czy ta odpowiedź panią dyrektor satysfakcjonuje? Bardzo proszę jeszcze o kolejne pytanie. Kolejne pytanie, powoli będziemy kończyli już, gdyż nasi goście mają też kolejną serię spotkań w innych miejscowościach naszego województwa, a także i Polski, bo pan Krzysztof Hetman odpowiadał również za struktury zarządu krajowego formacji Polskiego Stronnictwa Ludowego i też ma wyjazd do innych miast naszego kraju. Bardzo proszę o ostatnie pytania. Pozwolą państwo, zastępca dyrektora zespołu szkół w Zakrzówku, pani Mariola Surman. Witam państwa bardzo serdecznie, witam miłych gości. Ja również, będąc tutaj właśnie i z tego miejsca, bardzo serdecznie chciałam podziękować panu wójtowi w imieniu uczniów, w imieniu rodziców, w imieniu nauczycieli naszej szkoły za wsparcie i za bardzo dobrą współpracę.
Współpracujemy z panem wójtem na wszystkich odcinkach. Pan wójt jest zawsze obecny w życiu naszej szkoły, wspiera nas, pomaga zarówno mentalnie, jak też właśnie i finansowo. To dzięki wielu projektom, które właśnie były realizowane przez Urząd Gminy na czele z panem wójtem, mogliśmy zrealizować plany, marzenia naszych dzieci, naszych rodziców, ale też i wiele naszych przedsięwzięć, które tutaj bez wsparcia i pomocy nie byłyby możliwe. Także ja bardzo serdecznie dziękuję i również chcę powiedzieć, że wspieramy i jesteśmy za panem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję serdecznie pani dyrektor. Chcę tylko państwu przypomnieć, żeby te inwestycje, które w tej chwili realizujemy, miały rację bytu. Musimy wykształcić młode pokolenie. Stąd lata 14-18 poświęcimy na oświatę. To jest bardzo ważne wyzwanie. Będziemy chcieli wspierać oświatę w tych latach. Co ważniejsze, ludzie, którzy skorzystają z naszych inwestycji, potrzebują opieki zdrowotnej. Zdrowie. Bardzo ważny element. Na tym również skupimy naszą uwagę. Bardzo proszę jeszcze o kolejne pytania, tak szybkim trybem. Pani Sołtys Małgorzata Kołodziej, miejscowość Góry i radna gminy Zakrzówek. Ja po prostu życzyłabym sobie, żeby częściej panowie do nas przyjeżdżali, nie tylko przed wyborami, i żeby w takich spotkaniach uczestniczyła może również druga strona, drugi kandydat na wójta. No i o pytanie, które chciałam zadać, to droga powiatowa Kraśnik Zakrzówek. Kiedy będzie robiona dalsza część, bo tam tylko niewielki kawałeczek został zrobiony pod górę i taki odcinek został, który jest troszkę śmieszny, że on został nawet. No i droga, która mnie bardzo boli, to jest droga powiatowa pod lasem, która kiedyś tam została rozpoczęta. Mieszkańcy się męczą. Chciałabym, żeby w końcu ta inwestycja została zakończona. Dziękuję. Pozwólcie tylko powiem, że informacja o dzisiejszym spotkaniu została zamieszczona na internecie i wiem również, że mój konkurent ją widział, bo założył swój profil na internecie w dniu wczorajszym. Nie skorzystał? Pytanie nie do mnie. Ja jak najbardziej radny w tej chwili obecny, pani Małgosia jest radnym, może wnioskować do budżetu. Nie ma to żadnego problemu. I osobiście uczestniczyłem w debacie z moim konkurentem w Sylowie. Jak najbardziej była taka debata. Zaproponuję też debatę mojemu konkurentowi tutaj w Zakrzówku, w Domu Kultury. Będę chciał z nim rozmawiać. Jak najbardziej. A teraz proszę pana starostę o odpowiedź. Jeżeli chodzi o tą drogę, która łączy gminę Kraśnik, gminę Zakrzówek, rzeczywiście tam zrobiliśmy niewielki odcinek i powiem pani tak, że będziemy tę drogę może nie takimi krótkimi odcinkami, ale wspólnie z samorządem gminnym, gminy Kraśnik i gminy Zakrzówek, co roku jak się odcinek robić, no bo ona, myślę, że no nie jesteśmy w stanie składać ją do projektu właśnie. Do projektu bardziej kwalifikuje się droga przez Sulów, bo ona spełnia wszelkie kryteria tego, żeby wziąć na nią dofinansowanie. Czyli musimy ją robić wspólnie i tak jak to robimy na przykład w gminie Trzytnik, gdzie praktycznie już wszystkie drogi są powiatowe wspólnie zmodernizowane. Większość dróg, może nie wszystkie, ale większość. Także no ja liczę tutaj właśnie dlatego na współpracę, też dlatego tu jestem, bo jako starosta no nie da się oderwać jednej gminy od rozwoju całego powiatu i od współpracy, bo mamy wspólne drogi, po których jeżdżą mieszkańcy gminy i na tej współpracy mi bardzo zależy, dlatego tutaj jestem, bo współpracę z Grzegorzem Miecho znam. No i jestem przygotowany, że będziemy dalej to czynić. Jeżeli chodzi o drogę obok lasu, nie obiecam, że będziemy tam kładli dywanik asfaltowy, ale będziemy chcieli zadbać, żeby ona była w dobrym stanie przejezdnym i w miarę utwardzona. To zaczęliśmy w tamtym roku czynić i będziemy konsekwentnie tam uzupełniać w miarę naszych możliwości. Ja powiem tylko państwu i mówiłem to na sesji Rady Gminy Zakrzówek, że w powiecie mamy 400 km dróg, 300 potrzebuje remontu, dlatego musimy naprawdę myśleć o jakimś tam etapowaniu i racjonalnym inwestowaniu w drogi powiatowe. No są w złym stanie, ale wspólnie, tylko razem z gminą możemy większe odcinki modernizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ta odpowiedź panią zadowala, pani sołtys? Tak, dziękuję. I jeszcze właśnie chciałabym wrócić do wątku przewozów dzieci, bo mamy dzieci w bardzo trudnej sytuacji. Nasze dzieci na przykład z mojej miejscowości jeżdżą 20 parę kilometrów, żeby dojechać do szkoły 10 kilometrów. Jeżdżą do szkoły w Kraśniku przez Sulów, Zakrzówek, Płankowice, tak w koło. Czy można coś zmienić, zrobić coś dla tych dzieci, żeby właśnie ten ich dojazd nie był tak męczący. One przyjeżdżają do szkoły już zmęczone. Dziękuję. Proszę panią, tak, taka jest. Tak jest, bo wiemy o tym, to samo dotyczy się tego dowozu dzieci do szkoły, do szkół w Zakrzówku, do szkoły średniej, na czym mi bardzo zależy oczywiście, no tylko że powiat ma troszkę ograniczone możliwości, bo jest to prywatna działalność i jak nie ma zysków na pewnych trasach, to nie ma chętnych do utworzenia komunikacji. No naprawdę staramy się, na pewno zaczniemy rozmowy w sprawie Zakrzówka, tej sprawy nie znam, pierwszy raz ją słyszę od pani, że tutaj nie ma linii jakiejś, no trzeba się temu przyjrzeć i prosić ewentualnie tych, którzy jeżdżą o zmiany tras, bo tylko prosić, bo no, nie możemy nikomu nakazać, że ma jeździć tak i tak, bo jeżeli mu się to nie będzie opłacało, to nikogo nie zmusimy, żeby dokładał do interesu, no to jest, a jak dołożymy, wie pani, no samorząd jak dołoży jednemu przedsiębiorcy, no to się otworzą nożyce, a przedsiębiorców mamy po prostu takich, którzy robią przewozy na całym powiecie naprawdę bardzo dużo i w gminie pewnie też. Potwierdzam to, co mówi pani starosta i pani. Przepraszam, ja to wszystko rozumiem, tylko że myślę, że pan starosta wydając zezwolenie może wpłynąć na tego przewoźnika, jakie kursy są naprawdę niezbędne. To nie chodzi o takie kursy, żeby sobie tam samochód jeździł. Pozwoli pan starosta, ja odpowiem, bo wspólnie z panią sołtys rozmawialiśmy z przewoźnikiem. Pani sołtys mu to powiedziała, przewoźnik odmówił. Tak, ale nie jest tylko jeden przewoźnik. Ale rozmawialiśmy z drugim, nie przyjechał na spotkanie pani sołtys. Czyli reasumując, z panią sołtys prowadziliśmy dwie rozmowy z przewoźnikami. Pierwszy przewoźnik odmówił z racji rachunku ekonomicznego, drugi przewoźnik nie przyjechał na spotkanie. Czy jest to prawdą pani sołtys? Przekładane kilka razy i ten przewoźnik był chętny przyjechać, tylko akurat, no myśmy, że tak powiem, w gminie nie mogliśmy w tym czasie zrobić zebrania. Ja rozumiem, że pani jest radną teraz, tak? Słucham? Pani jest radną? Tak. Ja służę swoim urzędnikami z komunikacji, panie wójcie, siądźcie i porozmawiacie, bo dzisiaj nie dojdziemy do dobrego wyniku. Dziękuję, ja wiem. Tak, dokładnie. Jak powtarzam jeszcze raz, były rozmowy, pani sołtys wie doskonale, nie było kompromisu w tych rozmowach. Bardzo proszę, jeszcze jedno szybkie pytanie i będę chciał naszych gości już puścić. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, w związku z tym, że nie ma już pytań, jeszcze raz serdecznie dziękuję naszym gościom. Pozwólcie, że podziękuję odpowiednio po kolei panu Krzysztofowi Hetmanowi, europosłowi. Wojewodzie lubelskiemu, panu Wojciechowi Wilkowi. Staroście powiatu kraśnickiego, panu Andrzejowi Majowi. I daj Boże radnemu sejmiku województwa lubelskiego, panu Markowi Kosowi. Serdecznie dziękuję państwu. Chciałbym takie spotkania częściej organizować. Mamy przedstawicieli wszystkich środowisk, są sołtysi, rolnicy, są nauczyciele, są radni, są przedsiębiorcy. To jest dla mnie ważne. W takim składzie spotykajmy się częściej.